Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Zagrajmy w Mass Effect. No, poprzedni odcinek troszeczkę był długaśny, no ale co zrobić, no nic nie zrobię, po pierwsze, no jak nagrywam, to nagrywam, wiecie. Aż przejdę do jakiegoś momentu, co nie. Właśnie z takich gier odcinki będą. Dobra, właśnie z takich typu gier odcinki będą dłuższe, wiecie, bo to pół godziny szybko zleci, to nie, a tak to trochę, wiecie, trochę materiału będzie, co nie? Dobrze, moi drodzy, od razu sobie zwiększymy, tak się zastanawiam właśnie o to. Albo pierwszą pomoc. Kurde, nie wiem właśnie nie wiem jak to zrobić. Sobie zdrowie zwiększy. Ej, powiem wam tak. Trzeba będzie sobie zdrowie zwiększać. Aż przejdziemy do mistrzowskiej niewrażliwości. Tak zrobiłem, moi drodzy, wiecie. Jak będziemy mieli kolejny poziom. 23 czy 22 mamy. Tak zrobimy. Tak zrobimy, moi drodzy, wiecie. Tak zrobimy. Kurde. Kurde, te wredne. Ostatnia grupa poszła na południe. Czego oni szukają? Nie wiem. Odbieramy jakiś sygnał. Nie jesteśmy w stanie zlokalizować jego źródła, ale ktoś to wie. Na pewno. Znowu jakiś szum. Nadal brak lokalizacji. Jakiś. Kurde. Świetnie. Wszyscy są, tak? Już wyczyszczeni. Dobra, idziemy dalej. Żeby znowu mi się ten nie... Wiecie, nie... Ten get nie... Żeby mi się nie wpieprzył w te koła znowu. Wiecie, o co chodzi, co nie? Bo znowu jak mi się wpieprzy, będę... Nie wiadomo jak jechał, co nie? Z tym łazikiem. Będę na nią czekać. Tak zwany. Kurde. No co ty robisz? Kurde. Świetnie. Kurde, nie o to mnie chodziło. Spadaj. Świetnie. O, jeszcze jeden został tu. Ty cholero jedno. Świetnie, wszyscy? Chyba wszyscy. Kurde, jak tym się dziwnie... Ja pierdzielę, jedzie. Szlak. Co my tu mamy w ogóle dalej? Mamy dalej się kierować? Bo nie wiem. Czekajcie, tam coś mamy jeszcze. Kurde. Jakie to wielkie koła ma. Gdzie ten gościu jest? Tu jeszcze jeden wróg jest. Widzicie? Głupie to. Trochę. Dobra, lecim, lecim. Dobra, lecim dalej tam. Mamy ruch. Jakiś pojazd. To nie są gety. Wygląda na to, że nas zauważyły. Muszą być blisko. Wyluzuj. Musimy odnaleźć gety. Mogę wyjść z tego? To jest. Tędy mam wyjechać, kurde? O Jezu. Noż kurde. Mówię, tym kurde tak się ciężko jedzie, powiem wam, że szok. Oddala się w stronę kwatery Exogeni. Ja pierdzielę. No. Czekajcie, gdzie w ogóle my jesteśmy? Tak a propos. Aha, tutaj jesteśmy już. To zaraz będziemy w Exogeni, kurde.
Dobra, jest. Tylko jak tu dalej iść? Jechać, znaczy chciałem powiedzieć. Tędy. Kurde. Kurde. Kurde mać. Wisicie nam za to. Niebostrada zbroi się od getów. Przesyłka zabezpieczona. Wynosimy się stąd. Kurde. Dlaczego tu wrogów pokazuje? Lol. Głupie to trochę. Tak szczerze mówiąc. Kurde mać. O Jezu. Kurde. Shit. No ale dlaczego mi tam wrogów pokazuje? Jakie to jest chore. Czyż nie? Ja pierdzielę. Wrogów mi pokazuje, no. Jakie głupie to trochę. Przecież tu wrogów nie ma już żadnych, no kurde. Bez sens. Ja pierdzielę. Ja nie wiem, dobra, lecimy dalej. Czekajcie, kto mi tu się naprawia? Nie, nie, nie chcę tego. Aha, dobra. Do Q trzeba wychodzi się, dobra. Będę pamiętać. Dobra. W ogóle gdzie my jesteśmy? W którym miejscu już? Baza Exo... O, już jesteśmy w bazie Exogeni? O kurde, ale fajnie. Aha, dobra. Zaraz będziemy w bazie głównej, ale fajnie, kurcze. Świetnie. Wow. Wow, co jest? Nikogo tu nie ma? Oj, tu chyba będę musiał chyba już opuścić. Te gety nie potrzebują specjalnego zaproszenia, żeby atakować, prawda? Co oni kombinują? To nie ma sensu, chyba że czegoś szukają. Tu trzeba będzie już opuścić pojazd, bo tu chyba już właśnie. O kurde, widzę trochę będzie tu, powiem wam, no. Wiecie. Kurde. No dawaj, atakuj ich. Kurde. Kurde. Świetnie. Co jest? Kurde, no. Ja pierdzielę. No dawaj, wychodź. Szlak. No kurde. Świetnie. Kurde. O nie. Dobra. Wow. Dobra, spadamy. Idziemy powoli dalej. Nie wiem, którędy teraz, kurde. Czy tędy mam mi się kierować. Zobaczymy tam dalej, co nie, moi drodzy. Przede wszystkim, ale chyba tam nie. A może? Nie, tam chyba nie.
ale można się przejść z ciekawości. Zobaczymy, co na nas tam będzie czyhać. Ale chyba tu nic nie ma tak zbytnio, ale można zobaczyć, co nie? Może się coś przydać. Może coś się znajdzie, ale chyba tu nic nie ma takiego zbytnio. Nie. Nie, tu nic nie ma. Chyba nie. Chyba nie. Nie. Nie, ciemna noc tylko. Znaczy ciemność, chciałem powiedzieć. Dobra. Dobra, kontynuujemy dalej, idziemy, co nie? Powolutku. Czekajcie, tędy może wskoczym. Da się, dobra. I tu na skróty, cyk. I teraz chyba mi się wydaje, trzeba się kierować. Zaraz zobaczymy tu najpierw. Kurde, jak to zbyt niski poziom umiejętności. Ja cię kręcę, no. Czekajcie. Prawie kolejny poziom, tylko jak to zrobić, żeby było... Kurde. No nie wiem, dobra, idziemy. Idziemy dalej, czekajcie, teraz tak. Nie wiem, czy się kierować. Kurczę, na dół. Znaczy, zacznijmy od tego, którędy będzie mnie kierować. Czy co nie? Z naszym wyposażeniem nie damy rady przez to przejść. Musi być jakieś inne wejście. O ho ho. O panie. O w mordę. To jak ja mam przejść, halo? Tędy może. Spadek bez możliwości wejścia z powrotem. O Jezu, co to jest? Nie strzelaj! Kurde! Wybacz, myślałam, że jesteś Getem albo Warenem. Kim ty jesteś? Kim jesteś i co tutaj robisz? To wszystko moja wina. Reszta uciekła, gdy ja robiłam kopię danych. Potem statek Getów wylądował na budynku i wysiadło zasilanie. Próbowałam się wydostać, ale droga była zablokowana. Wydostaniemy cię, jak tylko dowiemy się, czego szukają Gety. Nie chodzi o Gety, tylko o ich pole energetyczne. Nie chcą, by ktokolwiek uzyskał dostęp do... Jestem tu z powodu Getów. Muszę się dowiedzieć, o co im chodzi. Mogę się mylić, ale sądzę, że przybyły po Toriana. Co to jest ten Torian? Inteligentna forma życia. Badało ją egzogeni. Co jeszcze możesz mi powiedzieć? Wiesz, gdzie mogę znaleźć tego Toriana? Może będę wam mogła pomóc, ale nie teraz. Tutaj wręcz roi się od Getów. Musimy się wydostać poza pole. Wiesz, jak można je wyłączyć? Wydaje mi się, że zasilanie jest na statku Getów. Kojarzę Getów układających jakieś kable. Moglibyście pójść wzdłuż nich, ale wszędzie roi się od Getów. W porządku. Sprawdzę to. Zaczekaj, aż pole zostanie wyłączone. Nie musisz mi dwa razy powtarzać. Przycupnę gdzieś do czasu, aż pole zostanie wyłączone. Weź mój identyfikator. Dzięki niemu otworzysz każde drzwi. O, dzięki. Powodzenia. Dzięki, jak ty się tam zwiesz? Idziesz za mną, czy nie? Nie? Kurde! Strzelaj! Kurde! Lisbeth Beinehan. Hej, zaraz znajdę sobie jakąś kryjówkę. Dobrze, pytanie. Proszę mi o sobie. Pracuję dla... Przyleciałam z matką. Nie wiem, czy udało jej się przeżyć. Zostań. Powodzenia. Nie. Pewnie jesteś jaka... Pewnie taka sama jesteś jak ty. Dobra. Fila, jak to kurde wejść? Główny poziom. Trzeba się kierować w tamtą stronę najprawdopodobniej. Kurczę. Kurczę upieczone. Co jest? Kurde. No aś, kurde, naprawdę nie możesz stąd zejść. A wy co to dwa lata, kurde?
Ja pierdzielę. Tędy? Tędy, mam drzwi jakieś. Mamy drzwi, jak fajnie brzmi. Głupia maszyna! Po prostu odszyfruj te pliki. Nie, nie chcę robić przeglądu protokołu. Nie mogę wykonać określonej operacji. Nastąpił krytyczny wyjątek. Skontaktuj się ze swoim przełożonym. Niech cię szlak! Daj mi to, czego potrzebuję, albo zamienię twoją wirtualną dupę w kubkę pyłu! Proszę skontaktować się ze swoim przełożonym, by uzyskać pozwolenie czwartego poziomu. Możesz też umówić się na spotkanie z... Durna maszyna! Jeśli to wszystko, proszę opuścić stanowisko. Za tobą już czeka kolejka chętnych do skorzystania z konsoli. O ty, a ty, śmieciulu ty jeden. O Jezu. O kurde, szlak by cię, kurde. Korporacja Exogeni przypomina pracownikom, że korzystanie z broni na terenie należącym do firmy jest surowo wzbronione. Witam ponownie, asystentko badawcza Elizabeth Bainham. W czym mogę pomóc? Skąd wiesz, że jestem Lisbeth? Odczytałem dane z twojej przepustki. Wynika z nich, że nazywasz się Elizabeth Bainham. Czy życzy sobie pani czegoś, doktor Bainham? Do jakich informacji próbował uzyskać dostęp ostatni użytkownik? Czekaj, trwa wyszukiwanie danych. Poprzedni użytkownik próbował uzyskać dostęp do szczegółów badań nad gatunkiem 37, Torianem. Co powiedziałeś Kroganinowi? Nie zdołałem dostarczyć poprzedniemu użytkownikowi żadnych znaczących danych. Powód pierwszy, nie posiadał odpowiednich praw dostępu. Powód drugi, brak nowych danych na temat gatunku 37. Wszystkie sensory monitorujące posterunek w Nadziei Zoo są nieaktywne od kilku cykli. A co Nadzieja Zoo ma wspólnego z Torianem? W obrębie tej placówki znajduje się siedlisko gatunku 37. Powiedz mi wszystko, co wiesz o Torianie. Torian to prosta, roślinna forma życia. Jednak zachowuje się w sposób charakterystyczny dla istot posiadających świadomość. Z tego powodu różni się znacznie od innych przedstawicieli floty. Potrafi przejąć kontrolę nad innymi organizmami żywymi, w tym ludźmi. Wystarczy, że do ich układu oddechowego dostaną się rozpylane przez Toriana zarodniki. Badania nad grupą kontrolną z Nadziei Zoo dostarczyły interesujących rezultatów. Zanim sensory przestały działać, prawie 85% przebywających tam kolonistów zostało zarażonych. Sugerujesz, że Exogeni wiedziało o zakażeniu wśród swoich ludzi? Uznano to za konieczność. Tylko w ten sposób można zbadać potencjał gatunku 37. To dlatego zachowywali się tak dziwacznie. Powinniśmy ostrzec Jokera. Już, zaraz, dobrze. Dobra. Joker. Zgłoś się, Joker. Kurwa, to pole nas blokuje. Musimy opuścić tarczę i wracać do posterunku. WI, co możesz mi powiedzieć na temat statku getów oraz pola, które generuje? Mam ograniczone dane na temat getów. Udało im się zablokować wszystkie czujniki w obrębie ośrodka. Wykryłem nietypowy przyrost energii. Ale nie jestem w stanie określić jego źródła. Kurde. Musimy odszukać ten statek. Ruszajmy. Przechodzę w tryb hibernacji. Dobrze, okej. Ajajajajaj. Teraz nie wiem, którędy mam iść, kurde. Tak szczerze mówiąc. Czy te... Tędy to ja już ten. Czekajcie, musimy się cofnąć. Tędy.
Dobrze idę? Dobrze chyba idę, tak. Czekajcie, zobaczymy teraz. Tak, bo tu jest ten. Tak jest. Kurde, oni śpią? Dawaj! O ty kurde, szmaciarzu pierdzielony, no. Kurde, naprawdę przegrzanie. Właśnie to mnie wnerwia. Najgorsze to. Dobra. O! Gety używają tych szponów do cumowania statków przy ścianach budynków. Subtelne jak kopniak w pysk. W jaki sposób odetniemy zasilanie, skoro źródłem jest statek? Musi być kurwa sposób, żeby go poruszyć. Sprawdźmy inne pazury. Ten pierdolony statek nie może być doskonały. Kurde, zbyt niska. Lśniąca kula? Co to za miejsce? Wygląda jak jakaś świątynia getów. Ja jeżeli szukają Boga, chętnie wyślę je na tamten świat. Co to za miejsce? Wygląda jak jakaś świątynia getów. A co ja... Jeżeli szukają Boga, chętnie wyślę je na tamten świat. Dobra, chodźcie tutaj. Idziemy dalej. Tylko też tu kurde takie... Powiem gówniane miejsce, za przeproszeniem mówiąc. Ja nie wiem, które dom iść w ogóle, czy tutaj... Kurde, nie wiem. No nic, jakoś trzeba... Kurde... Iść dalej powoli. Chodźcie tu! Czekajcie. No chodźcie tu, kurde. Czekajcie, czekajcie. No kurde, co za łby jedne. Czego wy nie idziecie? No jeju, naprawdę nie idzie. Wow. Kurde! Spier... A! Kurde, dlaczego dopiero teraz idziecie? Co za łby jedne? Ja pierdzielę. Co za... Ach, bez komentarza. Czekajcie. Kurde. Pierdzielaj. Kurde. Co za wredny świr. Kurde mać. Dobra, padłeś śmieciulu. A tu wszyscy kurde. Shit. Dobra, przesuń się, ja pierdzielę. Świetnie. Kurde. Co my tu mamy w ogóle? O kurcze. Ciekawe miejsce, powiem wam. Dobra. Tędy. Zapiszmy grę sobie przede wszystkim. Czekajcie, no kolejny poziom miałem czy nie? Zaraz sobie zobaczę, bo już nie pamiętam. O, kolejny poziom. Oczywiście zdrowie sobie bierzemy. Kurde. I dalej nie wiem, co sobie tu wziąć. Nie. Tego na razie może nie. Może to weźmiemy sobie, o. Na razie strzelbów nie chcę, znaczy strzelby. Żeby sobie zwiększać, wiecie o co chodzi, co nie? Na razie się skupię na tym zdrowiu, bardziej bym chciał. Ojej, kurde. Idziecie? Kurde, jak mnie ten... O ja pierdzielę.
No chodź tu! No co za debil. Ja pierdzielę. Kurde! Fuck ja! Kurde mać! Spier... Kurde, shit! Fuck! Kurde, naprawdę! Shit! Kurde! Fuck! Najgorzej! No i nie dam rady samemu, kurde, to jest za ciężkie. Tak szczerze mówiąc. No. Właśnie, o to mnie chodzi. Dobra, przeżyli. Żyją. Żyją świry, kurde. Kurde mać, naprawdę. Kurde, shit. Barierę, dawaj barierę. Kurde, naprawdę. No nie! Shit! Dobra... O ty głupia! Shit to jedna! Kurde mać! Nie strasz mnie! Świrze ty! Kurde mać. Ashley, gdzie jesteś, cholero ty jedna? Chodź tu. Kurde mać, się przestraszyłem. Pieruny jasny. Kurde, Ashley. Do cholery jasnej. Gdzie ty jesteś, cholero ty? Padłeś? Padł. Kurde. Shit. Jest, świetnie. Dawaj, 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 dawaj. Jest! Jeszcze jeden dostał? Chyba nie. Kurde! Jakie to jest ciężkie, powiem wam. Ja pierdzielę. O, shit! To jest chore. Co tu się dzieje? A dalej jak ja mam iść, kurde? Czekajcie, tu musimy się chyba cofnąć. Najprawdopodobniej. No bo gdzie tu mnie prowadzi dalej? No nie ma innej drogi, halo. No kurde. Czekajcie. My jesteśmy górny poziom, tak? Idziemy na ten górny poziom, dobra. Okej. A dalej? Pytanie. Kurde. A dalej? Jak ja mam przejść dalej? Halo? Czekajcie, my jesteśmy... Jak tu Kurde, źle. Źle chyba idziemy.
Czekajcie. Niech no ja ten... inaczej trzeba przejść, czy inaczej, o inaczej. Tędy ja ten, przyszedłem, tędy trzeba iść. Najprawdopodobniej. Tylko nie wiem, czy na górę. Czekajcie. Właśnie, tędy trzeba iść, widzicie? Ale dobrze, że tam poszedłem najpierw, wiecie, oczyściłem tych wszystkich, wiecie, tych getów, nie getów, sretów, pierdetów. Kurde, zbyt niska. To jest właśnie najgorsze, powiem wam. Czekajcie, jesteśmy teraz tutaj, zapiszmy sobie, czego nie mogę sobie zapisać gry, halo. Oh, shit. Ło, panie. Świetnie. Berwał? Nie. Kurde, dalej nie wiem, jak mam iść. Wszyscy padli? Chyba nie. A może i wszyscy? To dobrze. Co to jest w ogóle? Jakieś takie dziwne, świecące się. Kurde, dlaczego nie mogę tego... Ja pierdzielę. Czekajcie. Którędy to mi pokazuje, żebym iść? Żebym szedł, halo? No kurde, jakie to jest chore znowu, no ludzu. Czekajcie, wstecz musim. Czekajcie, tędy. Tędy trzeba iść. I znowu to samo. Nie mamy zębów, którymi moglibyśmy go wyrwać. Szukajcie dalej. Tutaj mamy, o! Kurde! Ale wredne to są. Ja pierdzielę, no! O, panie! Za dużo was tam nie jest? Przypadkiem? Kurde! O, shit! Kurde! O nie! O nie. Kurde. No naprawdę. No atakuj. Kurde. Oh shit. No. Ja pierdzielę. Ej, ale nie o to chodziło. Kurde. Ja pierdzielę. Świetnie, jeszcze chyba jeden został tu. Ja cię widzę, gościu. Jeszcze jeden został? Ile ich tam jest w końcu? Kurde. Wszyscy? Chyba nie. Co to takiego? Jakieś laboratorium? Pewnie tak. Jeśli uszkodzimy choć jeden pazur, będzie po statku. O kurde, aktywuj kontrolki, wrót. O panie. O panie. O kurde, ja nie wiem, jak to mam zrobić.
Co jest? Kurde! Shit. Dobra. Jeszcze raz trzeba, tylko właśnie nie wiem jak to zrobić, kurde. Kurde! O to chyba trzeba. Wiecie? Zaraz spróbujemy jeszcze raz. Kurde. Ajajaj. Trzeba będzie chyba to jedno wyłączyć i to włączyć jedno, wiecie? Kurde, prawie. Albo inaczej, czekajcie. Kurde. Chore to. Ajajaj. Inaczej trzeba to zrobić. Już się domyślam. No, było dobrze. Kurde. Aj, shit. Kurde, naprawdę? Kurde, jak to zrobić? Właśnie. Kurde. A z tej strony nic nie ma, nie. Kurde, naprawdę. Prawie by było. Nie rozumiem tego, powiem wam. Już wyłączanie jest, kurde. A, już się domyślam. Czekajcie. Cyk. Też nie, też nie. Kurde. Za dużo. Czekajcie. Też za dużo. Kurde, mać. To jest właśnie mówię, to jest głupie. Kurde, jak to zrobić? Ja nie wiem, powiem wam, moi drodzy. Aha, dobra, mam. O kurde. Mam, dobrze jest. Ja źle to, wiecie, z początku ogarniałem, ale już teraz już wiem. O kurcze. Ojo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 j
Możemy zająć się tą istotą, Torianem. Cholera. Chciałabym zobaczyć wyraz twarzy pilota, gdy to się przewróciło. Takie misje lubię. Rozwalić kilka getów i zakończyć wszystko wielkim jebnięciem. No! Normandia do oddziału desantowego, słyszycie mnie? Jest tam ktoś? Normandia do oddziału desantowego, komandorze, proszę, zgłoście się! To ty, Joker? Co się tam dzieje? Komandorze, jesteśmy zablokowani. Coś się stało z kolonistami. Walą w kadłub statku, próbują wedrzeć się na pokład. Odbiło im. Utrzymajcie kolonistów z dala od Normandii. Zastrzelcie ich w razie potrzeby. Dobrze, komandorze. Oddamy kilka ostrzegawczych strzałów w głowę. Jak to ich nie spłoszy, to nie wiem. To miejsce lada chwila zaroi się od getów. Trzymajmy się razem, a będzie dobrze. Dobra, teraz tak, gdzie ja mam się kierować w ogóle? Opuść. No dobra, ale
Ale. Teraz, które dałem się kierować w ogóle? Czy ja muszę iść się kierować z powrotem tam, czy... Czekajcie. Chyba się kierować muszę, tak. Dobra, to idziemy. Kierujemy się do wyjścia. Teraz tak, którędy to ja wychodziłem? Tędy. Dobra. Dobra. Mam nadzieję, że tu już nikogo nie spotkam, kurczę. Bo byłoby, tak szczerze mówiąc, lipnie, gdybym kogoś... A, tu mamy. O, tędy, sorry. Teraz którędy tu wyjść? Ha, ha, ha. Tędy? Tu jesteście. Wynośmy się stąd. Tu nie jest bezpiecznie. Mam kilka pytań. Wiesz o to... Ja się bałam. Chciałam zostałam podczas ataku, by wysłać wiadomość do biura do spraw kol... Próbowałam im powiedzieć, gdzie znaleźć Torian. Ja naprawdę nie chciałam. Gdzie jest Torian? Torian znajduje się pod Nadzieją Zu. Odstawiono tam transportowiec tuż przed atakiem getów. Ale dlaczego getom tak zależy na Torianie? Po co on Sarenowi? Cóż, posiada wyjątkowe zdolności. Dlatego Exogeni zajęło się... Normandia do oddziału desantowego. Zgłoście się. O co chodzi, Joker? Wyłapujemy mnóstwo komunikatów getów. Zbliżają się do was. Dzięki za ostrzeżenie, Joker. Słyszeliście go. Ruszajmy. Idę z wami. Może będę mogła pomóc. Naprawić to, co... Kurde! Gdzie ty jesteś, kobieto? Zdenerwowałaś mnie teraz, normalnie. No a gdzie ty już polazłaś, cholero ty jedna? No już spierdzieliła gdzieś. No... Gdzie niby jesteś, kurde? Co za głupia baba, no. Szlak. Dobra, kierujemy się do Mako. Spieprzamy stąd, co nie? Oj. Kurde, czego tak dziwnie jedziesz? Halo? No kurde. No ja pierdzielę, czego tak dziwnie kieruje się? O ludzie. Kurde. A ty głupia kreaturo. Dobra. No nie, znowu mi się... Kurde, ledwo by się przyczepił znów. Kurde. Jak tu się kurde na... Co to było? Oj kurde, no... Mako. No ja pier... Co to ma być? Ja się pytam, no. Ja się pytam, kurde, co to ma być w ogóle? Denerwuje mnie ten, kurde, łazik wpierdzielony, no. Ja pierdzielę. Ktoś? Czy ktoś mnie słyszy? Odbiór! Odejdź od tego radia! Tu Juliana Bainham z kolonii Ferus. Proszę, pomóżcie nam. No już, jadę. To moja matka! Zatrzymaj pojazd! Kobieto! To trzeba pomóc im chyba, czyż nie? Piu! Nie możesz tego zrobić, Tom! Mordy w kubeł! Wszyscy! Dajcie mi pomyśleć! Co się dzieje? Nie ujdzie ci to płazem! Zabierzcie ją stąd! Łapska precz od niej, sukinsynu! Lisbeth! Niech to szlak! Wyłaźcie, żebym mógł was widzieć! Wszyscy! Stop, komandorze! To projekt Exogeni. Ja przejmuję dowodzenie. Co robisz z tymi ludźmi? Nawiązana łączność. Exogeni chce oczyścić to miejsce.
To ludzka kolonia, John. Nie możesz robić, co ci się podoba. Nie chodzi o was. Jest tu coś znacznie bardziej cennego niż garstka kolonistów. Powiesz im o Torianie? Czy ja mam to zrobić? Co takiego? Uzdolniona telepatycznie istota mieszkająca pod nadzieją Zu. To coś przyjmuje kontrolę nad kolonistami. Exogeni wie o tym. Nie ujdzie ci to na sucho, Jong. Tylko tak gadasz. Nikt nie będzie tęsknić za paroma kolonistami. A, nie mogę, kurde. Sprawy zaszły za daleko. Zabawa skończona. Jeśli tak to trzeba załatwić, to proszę. Proszę bardzo. Tego jeszcze brakowało. Teraz strzelamy sobie w plecy. To moja wina. Wiedziałam, co się dzieje i nic nie zrobiłam. Nie zaczynaj znowu. Znasz się na rzeczy i wiesz o tym. Co teraz, komandorze? Muszę wiedzieć, dlaczego Getom tak zależy na Torianie. Koloniści nie dopuszczą cię w pobliże Toriana. Prędzej zginą. Są pod jego kontrolą. Będę atakował każdego na mojej drodze. Musi być jakiś inny sposób. Być może jest. Można użyć neurostymulatora, aby zneutralizować... Dobra, na przykład granatu gazowego. Wypuszczenie chmury gazu w tamtym miejscu to chyba nie najlepszy pomysł. Przecież to nie broń. To środek owadobójczy, z którego korzystamy w laboratoriach. Mógłby Dobra. Zadziałać na nich jak... Trochę to ryzykowne, ale może się udać. Brzmi dobrze. Zrobię co w mojej mocy. Doskonale. Okej, dobra. Nie wkroczymy, dopóki nie oczyścisz drogi. Mogli tam przeżyć. Unikaj ofiar wśród kolonistów. Gorzej zmiażdżyły naszą obronę w ciągu kilku minut. Miałem nadzieję, że znajdziesz chwilę na rozmowę. Mam pewien problem. Czego potrzebujesz? Muszę odzyskać pewne dane. Nie jest to wielkie. Brzmi rozsądnie. Nie ma haczyka. To śmiertelne dla niego, a dla nas w porządku. Nie jest tak źle. Musisz odszukać moją konsolę w kwaterze Exogeni i zgrać dane na ten OSD. Tylko tyle. Poszukam, jeśli... Doceniam będzie... to. Oczywiście, jeśli tylko wyjdziemy stąd żywi. Dobra. Czas ruszać w drogę. Pamiętaj tylko, jeszcze... co powiedziałem. Adara, bo udało jeszcze... się znaleźć w ruinach... Czas ruszać w drogę. Pamiętaj tylko, co powiedziałem. Udało się znaleźć w ruinach mój komputer? Nie, jeszcze, dobra. Czas ruszać, pamiętaj tylko, co powiedziałem. Dobrze, moi drodzy. Ja się tu z wami teraz żegnę i cóż, widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.